Jak przebiegała kuracja Cezara? Kuracja? Patricio, znaleźliśmy małą. Dzięki Bogu. Wezwij lekarza, niech ją obejrzy. Tylko szybko. Nic jej się nie stało? Wszystko w porządku. Przekonaliśmy was, że jesteśmy rodzicami dziecka, czy mamy jeszcze zrobić badanie krwi? To wystarczy. Skoro mała wróciła do rodziców, możemy już iść. Chwileczkę. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. W rolach głównych Perła, odcinek 147. W pozostałych rolach Czemu tak bardzo nienawidzisz Perły? Zabrała mi wszystko, co kochałam. Odebrała ci chłopaka? Mieliśmy z Robertem się pobrać. Poza tym, przez nią Juven zbankrutowało i znaleźliśmy się na bruku. Ale nie przyszłam rozmawiać o Perle. Zaproś mnie na kolację. Tylko na kolację? To zależy. Jak to możliwe, że tak nagle rezygnujecie z moich produktów? Carmina dostarcza dla was opakowania od 15 lat. Proszę zrozumieć, że po zmianie właściciela wypracowano nową politykę firmy. Alexis Fantini mówił coś innego. To niedoświadczony młodziak. Odkąd pracuję w Juvenil, firma bardzo się rozrosła. Przykro mi, nasza decyzja jest nieodwołalna. Od dzisiaj nie będziemy korzystać z pana produktów. To nie ma sensu. Moje opakowania są najwyższej jakości. Zawsze znajdzie się ktoś lepszy. Dziękuję panu. Gotowe, ale to będzie ich drogo kosztowało. Gdzie mała? Zasnęła. Nie chcieli zabrać jej na komisariat, bo było bardzo zimno. Później chodzili po ulicach. Myśleli, że ktoś ją rozpozna. Zobaczyli ogłoszenie w telewizji i zadzwonili do biura ludzi zaginionych. Czemu nie zrobili tego od razu? Nie przyszło im to do głowy, dlatego mała zachorowała. Mogli ją przecież zostawić na pastwę losu.
Przepraszam, nie jestem żebraczką, ale mam chore dziecko i... Nie musisz się tłumaczyć. Ja też mam małą córeczkę. Tyle powinno wystarczyć. Dziękuję. Gdyby zatrzymała ich policja, siedzieliby teraz w więzieniu. Ta dziewczyna odważyła się prosić obcych o pieniądze na lekarstwa dla małej. Dobrze, że jej nie porzucili. Żeby było więcej takich jak ona. Matilde okazała się zwykłą złodziejką. Na dodatek spiskowała z Pablem. Skoro o tym mówimy, co się z nią stało? Za nasz przyszły sukces. Oczywiście. Mamy własny interes. Nie cieszysz się? Ty go masz. Wszystko jest na twoje nazwisko. Mój wkład to pieniądze. Ale to ja się na tym znam i beze mnie twoje pieniądze nic nie znaczą. Wspólnie się tym zajmujemy. I razem na tym zarobimy. Czemu to robisz? Te pieniądze ustawiłyby cię na całe życie. Pieniądze to nie wszystko. Trzeba też myśleć o władzy. Władza. Potrzebuję jej, żeby być taką jak dawniej. Ta mała musi się znaleźć, inaczej Perła nie odda mi akcji Juvenil. Przyniosłam kawę. Nie chcę. To twój podstęp, żeby sprawdzić, czy nie jem słodyczy. Tak, boję się o panią. Przestań gadać głupoty. Dzwoniłaś do Perły? Tak. I co? Znaleźli małą. Wspaniale. Prawda? Tak. To wszystko? Możesz już iść do domu. Życzę dobrej nocy. Jedno pytanie. Od ilu lat pracujesz w Juvenil? Teraz minie 10. Dlaczego? Pytam z ciekawości. Dobranoc. Muszę ci coś powiedzieć, tak? Od jutra zmieniamy dostawcę opakowań. Dlaczego? Nie odpowiadały nam ich ceny, a Fonseca proponuje lepszą jakość za niższą cenę. Nie mieliśmy żadnych kłopotów z opakowaniami Carmine. Alexis miał. Dziwne, nie poinformował mnie o tym. Na moją prośbę, nie chciałem się martwić. Co słychać w Madame Belle? Nie mam pojęcia, co się dzieje w firmie. Możesz spokojnie studiować. Panujemy z Robertem nad sytuacją. A jak układa się współpraca z Josefiną? Doskonale. Bardzo nam pomaga. Cieszę się. Brakowało tam kobiecej ręki. Skoro mowa o kobietach, co myślisz o Laurze? Moim zdaniem jest bardzo tajemnicza. Nigdy nie opowiada o klinice. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się w niej nie podoba. Mam wrażenie, że jest fałszywa. Wszyscy oprócz Perły mają podobne odczucia. Ona cieszy się, że ma siostrę. Jeśli nadarzy się okazja, otworzę jej oczy. Wolę ją ostrzec. Nareszcie koniec koszmaru. Dzięki Bogu. Co to za mina? Myślę, ale wydarzenie. O co chodzi? Był tutaj dzisiaj pan Villarreal. Po co przyszedł? Zapytać, czy znaleźliśmy Julietę. To miło. Kiedy przedstawiłem go babci, bardzo się zdenerwował, tak jakby znali się już wcześniej. Udawał, że nie wie, o co chodzi, ale zdaniem babci był wspólnikiem wujka Enrique. Męża ciotki Mercedes?
Może babcia się pomyliła? Nie sądzę. Mam wrażenie, że nie chciał, żeby go rozpoznała. Pamiętasz Otilię Santiago? Siostrę Enrique? Oczywiście. Była prześliczna. Jak mógłbym zapomnieć? Widziałem ją dzisiaj. Poznała cię? Tak, ale zaprzeczyłem, że ją znam. Uważaj, żebyś znowu jej nie spotkał. Ta kobieta może narobić zamętu. Tak, muszę uważać. Jak tam Julieta? Był lekarz i powiedział, że to tylko przeziębienie. Teraz jest głodna. Mam pytanie. Dobrze znasz Ernesto Villarreala? Nie, poznałam go niedawno. Dlaczego? Był tu dzisiaj zapytać o małą. Jest taki miły. Wiem. Tak szybko zdążyłaś się na nim poznać? Nie widziałam go po raz pierwszy. Ale idź już, mleko wystygnie. Inaczej Julieta nie da mi spokoju. Do jutra. Dlaczego zaprzeczył, że się znamy? Położę ją, jest śpiąca. Chodź, moja królewna jest śpiąca. A jak tam nasz mały aniołek? Enrique już zasnął. Biedaczek. Też przeżył zniknięcie siostry. To logiczne. Przecież zawsze są razem. Odejdę z Juvenil. Dlaczego? Nie chcę przeżyć czegoś podobnego jeszcze raz. Powinnam być z dziećmi razem, dzień i noc. Nie chcę, żebyśmy się kłócili. To nie jest wyjście z sytuacji. Nie patrz tak na mnie, wcale nie zwariowałem. Kocham cię jak nikogo na świecie i chcę, żebyś była szczęśliwa. Jesteś młoda, piękna i chcesz zrobić karierę. Poza tym jesteś bardzo zdolna. A dzieci? Zajmiemy się nimi we dwójkę. Kiedy będziesz miała więcej pracy, ja wrócę do domu wcześniej i na odwrót. Zrobiłbyś to dla mnie? Oczywiście. Nie mam zbyt wielu okazji, żeby pobyć z dziećmi. Wszystko przez pracę, ale mogę to zmienić. Masz rację. A ja będę spokojna, kiedy dzieci zostaną z tobą. Dziękuję, kochanie. Wszyscy bardzo się martwili. Nigdzie nie mogli jej znaleźć. Pokazali ją w telewizji i szukali w parku. Pani Otilia nie mogła sobie niczego przypomnieć. Dobrze, że dziecko się znalazło. Pani Perła kłóciła się przez to z panem Robertem. Wyobrażam sobie. Mają pecha. Zawsze przydarza im się coś złego. Może to już koniec złej pasy? Kto wie, niektórych takie przejścia nękają aż do śmierci. Nie mów tak. Nie zwracaj na mnie uwagi. Lepiej powiedz, że mnie kochasz. Bardzo. Więc mnie pocałuj. Wstydzę się. Znowu zaczynasz. Mały buziaczek. Pójdę już. Widzisz Eugenio? Łatwo będzie ich oszukać.
Nie powiedziałeś nic na temat mojej decyzji. Mówisz o oddaniu 10% akcji Doni Mercedes? Już to zrobiłaś. Nie wiem tylko, jak jej się to udało. To sprawiedliwe, że oddam mamie część spadku po ojcu. Tak jak sprawiedliwe było oddanie kliniki Laurze? Gdzie byłaś? Czekam na ciebie. Zaginęła córka Perły. Ale już ją znaleźli. Przeszkadza ci to? Wszystko mi jedno, ale chyba Patricia coś podejrzewa. Skąd wiesz? Zaczęła wypytywać o doktora Cezara. Zdenerwowałam się. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Nie powinnaś była tam iść. Musiałam zobaczyć się z Perłą. Po twoich wyczynach trzeba uśpić ich czujność. Miałaś już niczego nie zmieniać. Nie znasz sytuacji. Klinika ma poważne długi i natychmiast muszę je spłacić. Myślisz, że Perła ci pomoże? Zaspaliśmy. Trzeba odwieźć Enrique do szkoły. Mam ważne spotkanie. Z klientem. Zazdrośnica. Tak? Mówi Mercedes. Jak się masz, mamo? Źle. Nawet nie zadzwoniłaś, żeby poinformować mnie, co się stało z moją wnuczką. Nie chciałam cię martwić. Znasz swój stan. Powinnaś mnie zawiadomić, to twój obowiązek. Nie rób mi wymówek. Odwiedzę cię po południu i porozmawiamy. Jak chcesz. Mama, zorientowałem się. Czemu taki jesteś? Sam się zmieniasz, a jej nie dajesz szansy. Twoja szansa to oddanie części akcji. Będzie taka jak dawniej, kiedy była pełna życia i pracowała. Zapominasz, jak uprzykrzała życie innym. Jeśli chodzi o mamę, to szybko o tym zapomniałam. Lepiej nic nie mów, bo się zdenerwuję. Czemu chciałeś się spotkać? Musiałem cię zobaczyć. Kocham cię. Ja ciebie nie. Nie chcesz mnie widzieć, bo nie przelałem pieniędzy. Ale zaraz pójdziemy do banku i wszystko ci oddam. Kogo widzę? Nie wiedziałem, że właśnie tutaj spotkam geniusza interesów, który ugania się za pewną pijawką. Nie pozwolę, żebyś mnie obrażał, oszuście. Skoro jestem oszustem, niech lepiej Edgar się przyzna, skąd ma tyle pieniędzy. Powiedz jej. Nie słuchaj go. Boisz się, że twoja ukochana dowie się, że ukradliśmy te pieniądze jej ojcu? Ojcu? Tak. Ukradliśmy Octavia Fantini. Edgar i ja. Chętnie o wszystkim opowiem. Krok po kroku. Siadajcie. Nie chcesz iść? Jestem śpiący. Musisz iść do szkoły. Ja idę do pracy, a ty do szkoły. Nie może być inaczej. Co też pani mówi? Opiekuj się Julietą. Proszę się nie martwić. Przyszła dziewczyna, która znalazła małą. Wejdź, Hortensio. Przepraszam, że przeszkadzam, ale przyniosłam lekarstwa. Mogą się przydać. To te, które kupiłaś dla Juliety? Pani je kupiła. Dziękuję, że zaopiekowałaś się moją córką.
Dzięki tobie odzyskałam wiarę w ludzi. Muszę już iść do pracy. Gdybyś kiedyś potrzebowała pomocy, możesz zawsze do mnie przyjść. Dziękuję. Do widzenia. Już nie jesteś śpiący? Wspaniała dziewczyna, nie to co Matilde. Żeby wszyscy ludzie byli tacy dobrzy. Chodźmy, bo nigdy tam nie dojedziemy. Zostawisz to w samochodzie. Monika posprząta. Czemu miałem przyjść tak wcześnie? Żeby pracować. Jako jedyni przyjechaliśmy o tej porze. Ja w twoim wieku pracowałem od 7 rano, dlatego tyle osiągnąłem. Pamiętam, bo nigdy cię nie widywałem. Szukasz pretekstu, żeby zacząć kłótnię? To moje uczucia, które nic cię nie obchodzą. Dzień dobry. Wcześniej przyjechałeś. Nie byłem wczoraj w pracy, więc mam trochę zaległości. Może mój syn nauczy się od ciebie odpowiedzialności. Ładna mi odpowiedzialność. Zostawił syna w więzieniu na pastwę losu. Wszystko, co powiedziałem o twoim ojcu, jest prawdą. Miał konto w szwajcarskim banku? Ma ich wiele, ale nam podarował tylko jedno. Ale z was dranie. Nie wiedziałem, że cię poznam. Skoro wszystko jasne, zostawię was samych. Żegnajcie, gołąbki. Mów, co chcesz. Zasłużyłem sobie na to. I pomyśleć, że chciałam od ciebie pieniądze, które mi się należą. Jak chcesz, oddam te pieniądze twojemu ojcu. Nie ma mowy, one należą do mnie. Ale on mnie nic nie obchodzi. Niech sobie gnije w więzieniu. Podać jeszcze kawy? Nie, lepiej posprzątaj mój pokój. Wszędzie ma być nieskazitelnie czysto. Przyszedł pan Roberto. Co słychać? W porządku, a u ciebie? Dzień dobry pani. Jadł pan śniadanie? Mogę przygotować coś smacznego. Miałaś coś zrobić. Ale charakterek. Czego chcesz? Porozmawiać. Jeśli zamierzasz prawić mi kazania, lepiej od razu wyjdź. Przyszedłem zapytać, jak namówiła pani Perłę, by oddała akcję Juvenil. Nie musiałam nic robić. Perła jest moją córką. Zabawne, bo pani jakoś nie wywiązuje się z obowiązków matki. To nie pana sprawa, jak postępowałam w życiu ze swoją córką. Myli się pani. Jestem mężem Perły i moim obowiązkiem jest o nią dbać. Więc zadbaj o nią przed jej wspólnikiem. Co to ma znaczyć? Zamiast martwić się o akcje firmy, powinieneś pomyśleć o niej. Pani nie spocznie, dopóki nas nie rozdzieli. Prędzej czy później Perła sama przekona się, że nie jesteś nic wart. Nie mylę się. Przez cały czas okazuje pani Perle uczucie, którego nie ma. Nie obchodzi mnie, co sobie ubzdurałeś. Pewnie prawdą jest też pani układ z Laurą, żeby odebrać Perle spadek po ojcu. Niepotrzebne mi sojusze. Laura tu przychodziła, więc to prawda. Tego nie powiedziałam. Nie musiała pani. Wiem już wszystko. I ostrzegam, ani pani, ani ona nie postawicie na swoim, nigdy. Najświętsza panienko, teraz już mnie wyrzuci, mówię ci, wyrzuci mnie. Co znowu zrobiłaś? Powiedziałam Robertowi, że Laura odwiedzała panią Mercedes. Przecież to prawda. Tak, ale pani Mercedes nie chce, żeby ktoś o tym wiedział. Zobaczysz. Święty Anisato, proszę ratuj, inaczej pani Mercedes mnie wyrzuci.
Nie rozumiem, czemu zmieniono dostawcę opakowań. Carmina zawsze wywiązywała się ze zobowiązań. Przejrzałem faktury i zauważyłem, że czasami mieli opóźnienia w dostawie. To nie jest wystarczający powód. Nie rozumiesz jeszcze wielu rzeczy. Jesteś młody. Wiem, ale to nie znaczy, że mam być głupi czy niesprawiedliwy. Nie bierz tego do siebie. Pożegnałem pana Millara. Chyba nie zatrudnisz go ponownie. Ośmieszyłbyś mnie, a to popsułoby wizerunek firmy. Nie zatrudnię go, ale nie zgadzam się z tą decyzją i porozmawiam o tym z panem Villarrealem. Alexis. Tak. Nie ma sprawy, rozumiem. Przełóżmy to na jutro. Dobrze, o tej samej porze. Do zobaczenia. Chyba nie działa. Pozostają schody. Widzisz, Eugenio? Nie poznał mnie. Teraz już nikt mnie nie zobaczy, bo nie żyję. Cholerny smarkacz. Myślałem, że łatwiej mi to pójdzie. Najgorsze, że to on podpisuje umowy z dostawcami. Alexis podpisał już umowy dotyczące produkcji? Nie, dopiero wszystko mu zaniosę. Są tutaj? Tak. Idę do siebie. Mam prośbę. Może mi pani przynieść pokwitowania z księgowości? Jak wyglądam? Wspaniale. To dobrze, dzisiaj jest ważny dzień. Nasz dzień. Teraz, Perło, pożałujesz, że kiedyś tak mnie poniżyłaś. Od kiedy pojawili się nowi właściciele, ciągle coś tutaj przebudowują. To będzie wielka zmiana. Perła stanie jak wryta. Twój projekt jest doskonały. Jak się miewa Tonia? Jak zwykle. Toczy bitwy z moją mamą? Tak, ale chyba znalazła na nią sposób. Dobrze. Bierzmy się do pracy. Od razu? Tak. Miguel przygotuje pokój. To będzie twoja aula. Dziękuję. Obiecuję, że dam z siebie wszystko. Postaraj się. Toniu, wygrałaś los na loterii. Przyniosłam dokumenty do podpisu. Aż tyle? Sporo tego. Wróć za 2 lata, ale zaznacz wszystko, co muszę przeczytać. Zaraz po nie przyjdę. Ufam ci, chyba nie ma tutaj mojego podania o zwolnienie. Nie, może pan wszystko spokojnie podpisać. Dziękuję.
Nic nie jadłeś. Byłem odwiedzić Mercedes, a później miałem śniadanie z klientem, ale zostało odwołane. Jak możesz na czczo iść prosto w paszczę lwa? Musiałem się dowiedzieć, co knują Mercedes z Laurą. I co? Obawiałem się, że tak będzie. Mercedes tylko udaje czułą matkę, oszukuje Perłę, żeby odebrać jej spadek po Cezarze. Teraz rozumiem wizytę Laury. Co chcesz zrobić? Muszę znaleźć sposób, żeby Perła sama się o tym przekonała. Chyba już czas, żebyś poprosił o pomoc męża czy narzeczonego Laury. Przecież on ma dowody. Tak, masz rację. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, cały nasz personel będzie miał co najmniej średnie wykształcenie. Mąż Toni chyba się sprawdzi. Jest wspaniały. Proszę. Mogę? Chciałem ci przedstawić naszych nowych dostawców opakowań, pan Fonseca i jego żona Matilde. Co tutaj robi ta paskudna jaszczura? To wredna małpa, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Jest naszym nowym dostawcą opakowań. Chyba nie zrozumiałam. To znaczy, że ma coś wspólnego z Juvenil? Ona nie potrafi się nawet podpisać. Od dzisiaj to oni dostarczają wszystkie opakowania. Nie zgadzam się. Umowa została podpisana. W razie niewywiązania się z niej czekają was poważne konsekwencje. Jest już umowa. Mogę wiedzieć, kto ją podpisał? Alexis. Kiedy? Jak? Alexis. Dokąd idziesz? Do kliniki. Musimy porozmawiać. Kiedy pojedziemy po naszą córkę? Trzeba wynająć mieszkanie. Nie mam na to czasu, zajmij się wszystkim. Ale musisz podpisać zgodę na wyjazd dziecka do Meksyku. Dobrze, co tylko zechcesz. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu, przywożąc tutaj dziecko. Poproszę z pokojem 301. Zamówić kawę? Słucham? Kto mówi? Roberto Valderrama, mąż Perły. Słucham? Chciałbym porozmawiać i zabrać kopię dokumentów, które są dowodem, że Laura nie jest siostrą Perły. Nie wiem, o czym pan mówi. Lepiej zacznij współpracować, inaczej razem z Laurą wylądujecie w więzieniu. Dobrze, do zobaczenia. Co ja zrobiłem? Byłem głupi, że mu o tym powiedziałem. Teraz Roberto zrobi wszystko, by poznać prawdę. Nie chciałam go zabić, ale on był zły, że zaniedbałam pacjenta. Krzyczał. Zdenerwowałam się, nie wiedziałam, co robię. Ale to zrobiłaś. Bałam się, że mnie wyrzuci i wszyscy się dowiedzą. Nie chcę tego ciągnąć. Zapomnij o wszystkim. Zaczniemy nowe życie. Przywieziemy naszą córkę, a pieniądze z kliniki pozwolą nam żyć w dostatku. Muszę go przekonać, żeby zostawił Laurę w spokoju. Czemu podpisałeś ten kontrakt? Nic takiego nie pamiętam. To twój podpis? Tak, ale nie wiem, jak się tutaj znalazł. Teraz już nic nie można zrobić, chyba że nie zamierzasz wywiązać się z umowy.
Po czyjej jest pan stronie? Po niczyjej. W Juvenil jestem tylko drobnym akcjonariuszem, ale staram się być sprawiedliwy. Zadowolona? Nie anuluję kontraktu, ale mogę wyrzucić tę wiedźmę z piekła rodem razem z jej mężulkiem. Wynocha stąd. Zrobiło się duszno. Idziemy, kochanie? Tak, zaraz się ugotuję. Pan też. Nie mogę w to uwierzyć. Uszczypnij mnie, bo chyba śnię. Ja... Nic już nie mów. Pewnie zastawili na ciebie pułapkę, ale nie martw się. Oni jeszcze wylecą stąd z wielkim hukiem. Widzieliście jej minę? Przestań. Wywiązałem się z umowy. Macie kontrakt. Teraz wasza kolej. Dam wam dobrą radę. Poszukajcie sobie kogoś, kto pomoże wam zarządzać firmą. To nie była twoja mocna strona. Jesteś idiotką. Nie pozwolę się obrażać. To moje pieniądze i mogę cię odprawić w każdej chwili. Skończył się spokój. W tym domu brakowało spokoju. Skoro o tym mowa, nie wybierasz się już na lekcję jazdy konnej? Nie. Dobrze, że ci przeszły te fanaberie. Jak mam to nazwać? Masz rację. Co z Alexisem? Postanowiliśmy, że znowu będziemy tacy jak za narzeczeńskich czasów. Wspaniale. Ciesz się życiem. Jesteś młoda, zakochana, masz cudowne dziecko. I samotną mamę. Wcale nie. Nie miałabyś ochoty posłuchać komplementów? W moim wieku? Co za różnica. Wyglądasz naprawdę wystrzałowo. Daj spokój. Teraz myślę o czymś innym. Mówię poważnie, jesteś śliczna i wolna. Znajdź sobie kogoś. Nie potrzebuję. Chcesz tak wytrzymać do końca życia? Zamienisz się w świętą? Jeśli kiedyś pojawi się miłość, proszę bardzo, ale nic na siłę. Rób, co chcesz. Dobrze, mamusiu. Nie mogę uwierzyć w twoją głupotę. Nie mów tak do mnie. Powinnaś oberwać za to, co zrobiłaś. Masz pieniądze, ale beze mnie one nic nie znaczą. Przestań się wymądrzać. Będę się mądrzył, kiedy zechcę, a ty mów po ludzku. Nie rozśmieszaj mnie, bo zrobią mi się zajady. Należy ci się. Mam się dość. Skąd się bierze takie prostactwo? Czasami to złe wydarzenia sprawiają, że nagle mądrzejemy. Z Alexisem połączyła sprawa Juliety. Tak bywa. Pamiętasz, jak zareagowałam na śmierć twojego ojca? Cześć. Witajcie. Ucałuj babcię. Jaki kochany. A teraz do jedzenia. Jak tam w pracy? Nie byłem. Nie? Widziałem się z Mercedes. Dlaczego? Żeby porozmawiać o Laurze. Co ona ma wspólnego z Mercedes? Właśnie to chciałem sprawdzić. I? Wiele je łączy. Po twojej minie widzę, że to nic dobrego. Rzeczywiście.
Perła chce podarować swojej matce 10% akcji Juvenil. Naprawdę? Niedawno widziałem się z człowiekiem, który zapewniał mnie, że jest mężem Laury. A Laura wcale nie jest córką Cezara. Wiedziałam. Czemu cię wyrzucili? Powiedziała, że to przez spóźnienie, ale przypuszczam, że nie miała pieniędzy, żeby mi zapłacić. Mamy kłopot. Teraz nie wiem, jak zapłacę za pokój. Nie dostałaś odprawy? Ani grosza. Nie martw się. Mam trochę pieniędzy. Dziękuję, ale nie mogę ich przyjąć. Przecież jesteśmy parą. Właśnie dlatego. Lepiej poszukam pracy. Masz. Nie śpiesz się. Co znowu? To wizytówka matki tej małej. Może ona będzie mogła mi pomóc. Powiedziałaś Robertowi, że Laura mnie odwiedzała. Niechcący. Ale pani nie mówiła, że to tajemnica. Aż się prosisz, żeby cię wyrzucić za te plotki. Zrobi to pani? Nie, bo nie ma kto cię zastąpić. Nie chcę się chwalić, ale trudno będzie znaleźć taką jak ja. Przestań gadać bzdury. Idź przygotować obiad. Dobrze. Nie potrafi beze mnie żyć. Perła może być zła, że pokłóciłeś się z jej matką. Powiem tylko, że poszedłem w odwiedziny. Nie uwierzy mi? Nie. Ale musisz jej się do tego przyznać. Powinienem ją do tego przygotować. Zaproś ją na obiad, wtedy porozmawiacie w spokoju. Doskonały pomysł. Macie rację. To dobry pomysł. Zawsze mam dobre pomysły. Jesteś najmądrzejsza w całym domu. Pewnie. Myślałam, że jest tu Alexis. Poszedł do mojego ojca. Może mogłabym w czymś pomóc? Nie. Nie chcę się narzucać. Przepraszam. Nie powinienem być taki opryskliwy. Zawsze byłaś dla mnie miła. Kiedy coś nam jest, nie mamy ochoty na rozmowę. Słyszałem, że zaginęła twoja córeczka. Na szczęście jest już w domu, cała i zdrowa. Bardzo się cieszę. Idę szukać Alexisa. W razie czego, wiesz, gdzie jestem. Dziękuję. Carlos powiedział, że zgadzasz się na zmianę dostawcy. Już tego żałuję. W interesach możesz sobie na to pozwolić, dopóki nie podpiszesz umowy. Później już nic nie da się zrobić. Ale ja... Kara za niewywiązywanie się z umowy jest zbyt wysoka. Lepiej poczekajmy. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Jeśli nas zawiodą, z moim poparciem zerwiesz kontrakt. Ci dostawcy to jakiś żart. Możliwe, ale nas interesuje ich usługa. Najważniejsze, jak się sprawdzą. Przepraszam, że przeszkadzam. Przyniosłam coś dla Alexisa. Przy okazji chciałam podziękować za wszystko, co pan zrobił. O czym mówisz? O pomocy w poszukiwaniu mojej córki. To nie ma znaczenia. Co pan mówi? Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. A więc wszystko ustalone? Tak. Thank you.
Chciałbym z tobą porozmawiać. Nie dam sobie dłużej mydlić oczu. Nie obchodzi mnie, czy jest pan przyjacielem naszej rodziny i zmieniał mi pieluchy. Zrozum, musimy w Juvenil obniżyć koszty, to nic osobistego. Okazał się pan prawdziwym przyjacielem. Ciekawe, co pan zrobił, żebym jednak podpisał ten kontrakt. Przeklinam dzień, w którym panu zaufałem. Zdrajca i hipokryta. Niech pan wstanie. Mężczyzna. Jesteś idiotą, tato. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Przecież jestem twoją córką. Chciałabym, żebyś był tutaj teraz razem z mamą. Wygarnęłabym wam, ale na razie pieniądze Edgara muszą być moje. Muszą. Tak? Kochanie, nie rozłączaj się. Powiedziałam jasno, nie dzwoń, dopóki nie przelejesz na konto wszystkich pieniędzy, które ukradłeś mojemu ojcu. Tłumaczyłem ci, część już wydałem. Nie wiem, jak to zrobisz, inaczej już nigdy się nie spotkamy. Wychodzisz? To pora obiadu. Pewnie będziesz jadła z mężem i dziećmi. Bardzo mi tego brakuje. To nie był przyjemny dzień. Chciałeś mi o czymś powiedzieć? Podziękować za to, że jesteś dla mnie taka dobra. Pamiętaj, zawsze możesz na mnie liczyć. Dziękuję. Co słychać? W porządku. Zawiadomiłeś Perłę, że pan przyszedł? Zrobię jej niespodziankę. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Karolina Władyka. Czytał Marek Lelek.